Mieszkańcy Turw w gminie Kościelec mają dobrą passę. Niedawno uczestniczyli w oficjalnym przekazaniu do użytku nowej drogi, a za nimi kolejne ważne wydarzenie odbiór techniczny wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej. Wykonawca firma Usługi Ogólnobudowlane Damian Pieszak. Podjął się nie lada wyzwania, ponieważ remontem objęto wszystkie elementy świetlicy od podłogi poprzez ściany, sufit i dach. Wymieniono również okna i wszystkie drzwi. Jednak firma poradziła sobie z tym zadaniem wzorcowo. Koszt remontu pochłonął kwotę około 625 tysięcy złotych. A środki zostały pozyskane z programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 oraz ze środków gminy Kościelec. Z tychże właśnie środków zakupiono również nowoczesne wyposażenie kuchni i krzesła. Pod protokołem odbioru podpisali się wójt gminy Dariusz Ostrowski, inspektor nadzoru Jakub Strużyński. Wykonawca Damian Pieszak oraz Agnieszka Wiśniewska, która z ramienia Urzędu Gminy koordynowała realizację projektu. Wyremontowana świetlica wiejska będzie służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań i integracji. A jak oni wykorzystają ten obiekt, zależy od nich samych. Jednak wieść gminna niesie, że Turzacy potrafią się zorganizować i biorą czynny udział w życiu sołectwa. I gminy.